Poważny wypadek Krzysztofa Ziemca. O mało nie zginął, ratując rodzinę. Krzysztof Ziemiec znany jest szerokiej publiczności jako dziennikarz prowadzący wiadomości TVP. Teraz na jaw wypłynęła prawda o straszliwym wypadku, w którym o mało nie zginął. Ziemiec najpierw ratował żonę i dzieci. Sprawdź szczegóły. Krzysztof Ziemiec znany jest jako prezenter wiadomości TVP. Mało kto wie o tym, że tylko cudem przeżył koszmarny wpadek. Pożar zajął cały dom, a dziennikarz zrobił wszystko, aby uratować rodzinę. Zapachniało smażeniną. W letni czerwcowy wieczór, tuż przed godziną 23, żona nastawiła w tygielku parafinę kosmetyczną, żeby zanurzyć w niej dłonie. Jest alergikiem, pękała jej skóra na dłoniach, a parafina przynosiła ulgę. Zapomniała o niej i poszła do łóżka. Dzieci spały, a ja po całym dniu odmakałem w wannie i Bogu dzięki, mam długi nos. Poczułem, że coś mi dziwnie pachnie jakąś smażeniną. Wyszedłem z wanny, w kuchni zobaczyłem łunę. Parafina uległa samozapłonowi, wyznał Ziemiec w portalu. Dziennikarz znalazł się w sytuacji, w której ogień rozprzestrzeniał się w ułamkach sekund. Płonąca parafina oblała mnie i podłogę. W ten ogień padałem, wstawałem. W korytarzu natychmiast zajęła się, kupiona kilka tygodni wcześniej szafka. Nad nią były korki, które się przepaliły, wszystko wysadziło. Trwało to sekundy, może minuty. Poparzony Ziemiec walczył o życie w szpitalu. Ziemiec podjął walkę z żywiołem, myśląc o bliskich, którzy spali za ścianą. W efekcie dziennikarz miał ponad 40% poparzeń 2 i 3 stopnia. Dziennikarz trafił do szpitala, gdzie przez 2 tygodnie lekarze walczyli o jego życie. Poparzony Ziemiec przez długie tygodnie walczył z bólem, na który pomagała tylko morfina. Dopiero po 1,5 roku ciężkiej rehabilitacji, dziennikarz był gotów do pracy. W czasie dochodzenia do zdrowia Krzysztof odkrył na nowo swoją wiarę. Wcześniej byłem normalną osobą religijną. Jestem indywidualistą, lubię wszystko przeżywać samodzielnie. Wiara jest dla mnie fundamentem. Co naprawdę się liczy. W dobrym tygodniu Ziemiec wyznał, jak bardzo zmienił się jego system wartości. W szpitalu dochodził do takich oto wniosków. Podjąłem wtedy decyzję, żeby więcej czasu spędzać z rodziną. Potem rzeczywistość to trochę zweryfikowała. Wróciłem do pracy i rzuciłem się znów w ten wir. Staram się jednak nie zaniedbywać najbliższych. Niekiedy takie ciężkie wydarzenia w życiu każą nam się zatrzymać i pomyśleć o tym, co naprawdę się liczy.